sędziowskie, widzów na widzowskie. Będziemy dzisiaj świadkiem nieprawdopodobnie szalonego i ekscytującego spotkania. Zmierzy się dwóch gladiatorów z magazynu. Czemu walczą? Jakie ambicje nimi kierują? Po co to całe zamieszanie? Dowiemy się dzisiaj. Panie i panowie, Galactic Pro MMA 3 oficjalnie otwarta! Pierwszym zawodnikiem wchodzący dzisiaj do oktagonu będzie debiutant. Postać niezwykle tajemnicza. Nie wiemy o nim za dużo. Nie wiemy, ile ma lat. Nie wiemy, po co się bije. Nie wiemy, kim jest. Wiemy, że pracuje na magazynie. Zapraszamy do oktagonu. Łukasz! A jego przeciwnikiem będzie broniący pasa, mierzący ponad 300 cm wzrostu, pracownik magazynu, poprzedni zwycięzca Galactic Pro MMA. Przed państwem Adam Dugi z upokanym pucharem. Dzikusa. Sędzią prowadzącym będzie niezawodny już trzeci raz na naszej gali Mateusz Zakrzewski. Drugi raz. Uwaga, uwaga. Konkurs. Dzisiaj do wygrania jest... Polarki Jeep Pro. Napiszcie komentarz, dajcie lajka i subskrypcję. Thank you.
ładnie podróży się. A, zapłacił się kokosz, a to jest wstępny. Dawaj, dawaj. Ogień. Każdy podródek siedzi. Odsłonięty, jak sięgnie kurczę, ja bym to padł. Ja w narożniku długiego jestem. Jest dobrze. Tak właśnie to było dobrze, masz 2 metry. A nie, ty masz 2 metry, a ty się z nim o tak wbijesz. No, a ty łapy masz tak, to zaraz się trafi. Masz papier nos. Co? A jak już jesteś blisko, nie chcesz ciosy wyłapać, to możesz go sprinchować zawsze, nie? No. Jak jest mega blisko, krzytuj się. On będzie wiedział, że ma to sędzia oraz ale podbródki elegancko, prawie każdy wszedł. Zakę tam podpowiada się. Daj, ja cały czas. Oni już mnie uciszają.
jaką on ma twarz, to się zwraca do siebie, to wiem, że nagrany, że chcesz się tylko zasłonić, zasłoń się chwilę, a spróbuj puścić jakiś cios. W momencie jakiś cios, no jak on macha, to spróbuj, wiesz. I wtedy pójdź za ciosem, jak coś dojdzie. Lewe. A dojdzie, a dojdzie. Proszę, Kontrola mam. Jaki game plan na ostatnią? Kontrola. Uciekać. Nie uciekać, ale trzymać na dystans. A dobra, dasz. Dasz mi, dobra. Łysy, bardzo dobrze kontrujesz. Bardzo dobrze plan realizujesz. Bardzo dobrze.
kurwa. Kurwa, na poważnie, co? Już nie, że coś tam w firmie lepiej niż pykają. Na fejmie, kurwa. Chcieli się sprawdzić. No. Wiesz. Dobrze. Lepiej w takich warunkach, a nie żeby... Ach, jesteś kurwa chłop. Dzięki. Ogólnie właśnie trochę teraz żałuję, że wcześniej się nie podłączyłem pod narożnik Łysego, ale też miałem coś takiego, że myślałem, że jest tu trener i nie chciałem się wpierdalać, nie? Ale zobaczyłem, że nie ma za bardzo tak trenera, tylko jest takiego pomocy. Ale słuchał się mnie, słyszałeś? Sędziowie punktowali. Michał Orczarzak, 29-28. Długi. Paweł Sikora. 29-28. Adam, który zostaje zwycięzcą trzeciej gali Dzik Pro Ebro. Przegrany jest Wrząta Oktagon. Nabrudziłeś nas, wrzątasz teraz. Zajebiście. Adam, wygrałeś walkę, swoją drugą, poprzednią, nie pamiętam już z kim, ale druga wygrana. Nie, nie ma go już z nami. Nie ma go już z nami. Jak się czujesz? Czy czujesz się mistrzem? No, bardziej niż ostatnio, to na pewno. Dziękuję bardzo Łukaszowi za walkę, bo Łukasz to jest jedyna osoba, która zgodziła się w ogóle ze mną zawalczyć. Poprzedni Ananas, który się zadeklarował, że mnie rozjebie w pierwszej rundzie, powiedział, że jednak nie, bo mu się nie chce. Jak widzisz swoje szanse po tym, co widziałeś w tym oktagonie? Kurde, ciężko stwierdzić. Niby na początku nie bił, w drugiej rundzie też pokazał. Coś tam było. Więc byle w pierwszy ustrzelić go i dziwi. Więc no, trochę lamus, ale trudno. Jeszcze raz bardzo dziękuję Łysemu. Pozdrawiam samego siebie. No i tyle, czy nie? Chcesz, czy chcesz przez ten magnetofon wypowiedzieć ksywę tego ananaska? Patryk Bedełek. No jesteś miękki żelek. Nie wiem. Patryk Bedełek, jesteś na górze. Czekam aż przyjdziesz do oktagonu. Nie odpuścimy. Zapraszam cię, Łukasz. Walkę przegrałeś, ale dałeś bardzo krwistą, obfitą, agresywną bitkę z niepokonanym Adamem, ciężkim przeciwnikiem. Powiedz, jak się czujesz? Ogólnie czuję się dobrze. Wiedziałem, że nos mi rozjebie. Zawsze mi krew leci z nosa. Po dwóch sparingach z nim myślałem, że będzie łatwiejszy. Znaczy, że będzie trudniejszy. Nie było tak źle. Myślę, że mogę kolejny raz zawalczyć. Kto chce, to jakby mogę być pierwszym przeciwnikiem w drodze do naszego mistrza. I tyle. Mam nadzieję, że się podobało. I... Wygląda świetnie, idź się umyć. Tak wygląda świetnie. Pięknie. To była trzecia gala naszego Dzik Pro MMA. Widzimy się już niedługo.